W dyskusjach dotyczących spraw politycznych lub kulturowych często spotykamy się z pojęciem cywilizacja. Mimo, że używamy go często dość instynktownie, to bardzo wiele osób ma problem z dokładnym zdefiniowaniem tego, czym cywilizacja w zasadzie jest i co w nas kształtuje. Dlatego dziś przyjrzymy się koncepcji cywilizacji zaproponowanej przez profesora Feliksa Konecznego. Historyk i historiozof związany z Uniwersytetem Jagiellońskim zaproponował spojrzenie na cywilizację jako na metodę organizacji życia społecznego, która znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej danej grupy, nacji czy państwa. Zaś przez wzgląd na różnorodność samych ludzi, jak i bodźców kształtujących kulturę czy rozwój techniki, różne ludy rozwijają się niejako w różnych kierunkach i niemożliwe jest mówienie o jednej spójnej cywilizacji ogólnoludzkiej. Dlatego w swoich pracach badacz wskazał, że przez całą historię wykształciliśmy szereg różnych cywilizacji, z których 7 faktycznie wpłynęło na rozwój ludzkości i ostatecznie zdominowały one świat. Należą do nich cywilizacja łacińska, której przedstawicielami są na przykład kraje takie jak Polska, Włochy czy Grecja, bizantyjska, której sztandarowym przykładem są Niemcy, turańska, charakterystyczna dla ludów stepowych, ale także współczesnej Turcji czy Rosji, żydowska, a więc jedyna cywilizacja, której udało się przetrwać, mimo że przez 2000-lecia nie istniało żadne formalne państwo przyjmujące jej zasady, arabska, typowa dla krajów bliskowschodnich, bramińska, wywodząca się z Indii, oraz chińska, której strefa wpływów rozciąga się poza państwem środka na Japonię czy Koreę. Cywilizacja łacińska jest zdaniem Konecznego przykładem cywilizacji najbliższej doskonałości. Cechuje ją przywiązanie do racjonalnego poznania prawdy, zaczerpnięte z filozofii starożytnej Grecji, do rzymskiej koncepcji prawa jako wyrazu dobra i słuszności oraz do etyki zaczerpniętej z chrześcijaństwa. Ukształtowana w średniowieczu, cywilizacja ta stawiała przede wszystkim na jednostkę, która powinna być wolna i racjonalna, gdyż stanowi podstawowy element społeczeństwa, i kolejno tworzy bardziej złożone jego komórki, takie jak rodziny, instytucje czy przedsiębiorstwa. Władza narzuca sobie tu takie same zasady moralne, jakie narzucają sobie poddani, a prawo, jakie jest w niej stanowione, ma swoje źródło zarówno w tradycji prawniczej, jak i realiach społecznych. Ponadto jest to cywilizacja niesakralna, a więc religia jedynie wpływa na ducha prawa, w przeciwieństwie do krajów arabskich lub Indii, gdzie religia była prawem, a gdzie niegdzie nadal jest. Jednocześnie w wizji cywilizacji łacińskiej występuje supremacja sił duchowych, co czyni człowieka istotą niedoskonałą, a przez to również popełniającą błędy, niezależnie od piastowanej funkcji. Cywilizacja bizantyjska ukształtowała się w okresie Cesarstwa Rzymskiego i zdaniem Konecznego była jednym z powodów rozpadu tego bytu państwowego. Jej pierwotna forma ukształtowana została jeszcze w starożytności, jednak Koneczny dostrzegał jej ewolucję i modulację w kolejnych epokach. Z uwagi na jej położenie geograficzne, na styku cywilizacji łacińskiej, arabskiej i turańskiej, łączy ona w sobie ich cechy. Cywilizację bizantyjską łączyło z łacińską podobne podejście do prawa publicznego, które jednak pod wpływem cywilizacji arabskiej staje się monistyczne i nakładane na społeczeństwo poprzez skomplikowany system administracyjny. Jest to też cywilizacja wykorzystująca religię do celów państwowych oraz odrzucająca moralność w sferze politycznej, co oznacza, że władcy mogą dopuszczać się łamania powszechnych zasad moralnych pod warunkiem, że służy to interesowi grupowemu. Zdaniem twórcy teorii stanowiła ona fundament dwudziestowiecznych dyktatur faszystowskich, a do dziś jest wyraźnie dostrzegalna np. w Niemczech, znanych ze swojego sztywnego, rozbudowanego prawa oraz mechanistycznego podejścia do społeczeństwa. Kolejno cywilizacja turańska kształtowała się na stepach Azji, jednak przywędrowała ona także na wschód Europy. Cechuje ją silna koncentracja na sprawach militarnych i ekspansji, które niejako definiują jej sferę społeczno-polityczną. Wszystko musi być w niej dostosowane do władcy, który, aby efektywnie podejmować decyzje, nie jest skrępowany przez moralność. To też w nacjach takich jak Hunowie, Tatarzy, Rosjanie czy Mongołowie łatwo dopatrzeć się obojętności moralnej i mniejszego wpływu religii na kształtowanie się relacji społecznych. Dla przykładu, o ile w cywilizacji łacińskiej nauki moralne wynoszone z religii wpływają na codzienne życie szarego obywatela czy kształtowanie się prawa, o tyle cywilizacja turańska będzie je ignorować, gdyby miały one utrudniać przetrwanie czy oznaczać zmniejszenie efektywności władzy.
W cywilizacji tej panuje także wręcz forma relatywizmu moralnego, dzięki któremu łatwo usprawiedliwić ekspansywność, ale także zjawiska takie jak konkubinat, poligamia czy niewolnictwo. Prawo stanowi tam raczej wyznacznik ogólnych norm, które często są reinterpretowane na potrzeby konkretnej sprawy. Cywilizacja żydowska to jedyna z cywilizacji mająca wpływ na losy świata, która jednak nie posiadała swojego państwa przez 2 milenia. Jej cechą charakterystyczną jest silna dominacja religii. Interpretacje Tory znajdujące się w Talmudzie tworzą dodatkową sferę prawodawczą. Wpływ religii na prawo znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu przedstawicieli tej cywilizacji, którzy nadają mu ogromną wagę moralną i stosują je w kształtowaniu swoich codziennych zwyczajów. Cechą charakterystyczną tej cywilizacji jest również dwoistość prawa. Żydzi mogą mieć bowiem inne prawa i obowiązki wobec innych Żydów, a inne wobec innowierców. Cywilizacja arabska jest przez autora określana mianem półsakralnej. Wywodzi się z tradycji rodów bliskowschodnich, z silną dominacją mężczyzn oraz niską istotnością rodziny w stosunkach społecznych, to znaczy ważniejsze są same głowy rodów. Cywilizacja tworzy swoje prawo publiczne na bazie prywatnego, czyli przedkłada tradycje nad kodeksy prawne, oraz przykłada dużą wagę do przywódców, którzy służą cywilizacji jako wzorce moralne. Silnie oddziałuje na nią także religia muzułmańska, która wpływa na tamtejsze prawodawstwo oraz przy okazji niektórych nacji jest motorem napędowym rozszerzania wpływów tej religii, a więc tym samym także cywilizacji, również poprzez wojnę. Cechę tę, choć na innych zasadach, podziela z cywilizacją turańską. Kolejno cywilizacja bramińska wywodzi się z Indii, a jej cechą charakterystyczną jest silny system kastowy. Prawo publiczne często nie dominuje tam nad tradycjami i zasadami wytworzonymi w silnie hierarchicznym społeczeństwie, co prowadzi do tworzenia się dużych nierówności oraz powstawania despotycznej formy władzy, której głównym celem jest nie tyle stabilizacja sytuacji wewnętrznej, ale ekspansja i podporządkowywanie innych swojemu własnemu porządkowi. Jest to również silnie sakralna cywilizacja, gdzie tradycje i nauki religijne w znaczący sposób definiują codzienne życie, a także funkcjonowanie instytucji. Ostatnia z cywilizacji, chińska, charakterystyczna jest dla wschodniej części Azji. Wywodzi się ze silnych tradycji rodowych kształtowanych na wsiach, które ulegały jednak rozluźnieniu w procesie urbanizacji. W jej ramach wyraźnie dostrzegamy bierność jednostek względem spraw państwowych. Społeczeństwo tej cywilizacji jest gotowe biernie podporządkowywać się władzy oraz nie dociekać motywów, jakimi kierują się przywódcy. Mimo to wytworzyła ona bogatą i różnorodną kulturę społeczną, która istnieje odrębnie względem sfery politycznej. Silnie nasycają ją też religie i filozofie Dalekiego Wschodu. Ponadto cywilizacja chińska cechuje się także okresami skostniałości, a potem chwilami dynamicznej adaptacji do nowych realiów. Idealny tego przykład to okres burzliwego upadku cesarstwa Qing oraz reform po śmierci Mao Tse-tunga. Aby ułatwić klasyfikację cywilizacyjną poszczególnych nacji, Konieczny stworzył 6 podziałów, które umożliwiają klarowne opisanie tego, jakimi ideami kieruje się dana cywilizacja. Gromadność i personalizm, a więc myślenie indywidualistyczne i kolektywistyczne. Konieczny zwracał szczególną uwagę na sposób modlenia się wykształcony w konkretnych cywilizacjach. W cywilizacji personalnej, takiej jak łacińska, człowiek uczony jest zwracać się do Boga jako indywidualna jednostka, zaś w gromadnych, jak choćby cywilizacja bramińska czy arabska, modlimy się jako przedstawiciele danego plemienia, kasty lub grupy. Należy jednak dostrzec, że Konieczny rozgraniczał personalizm od indywidualizmu, uznając ten drugi jako prostą drogę do dyktatu jednostki, gdyż cywilizacja personalna to także taka, w której jednostka samodzielnie narzuca sobie ograniczenia przez wzgląd na kształtowaną w jej ramach moralność i świadomość własnej niedoskonałości. Jedyna cywilizacja personalna, zdaniem Koniecznego, to cywilizacja łacińska. A prioryzm i a posterioryzm odnoszą się do tego, jak cywilizacja kształtuje swój ustrój społeczny. A prioryistyczne społeczeństwo z góry zakłada, że dana koncepcja jest słuszna, niezależne od wyniesionych doświadczeń. Takie cywilizacje cechuje większe oddanie władzy i gotowość do poświęceń wynikające z braku wątpliwości moralnych oraz wpływ religii na budowanie takiego przekonania w społeczeństwie. Idealny przykład takiego podejścia to Rosja, przynależąca do cywilizacji turańskiej, gdzie kościół wykorzystuje się w celu umacniania władzy politycznej, a idee takie jak komunizm znalazły tam żyzny grunt. Ich przeciwstawieniem jest cywilizacja aposterioristyczna, gdzie wcześniej nabyte doświadczenia kształtują jej przyszłe decyzje.
Przykładem takiej nacji może być Cesarstwo Niemieckie za czasów Bismarcka, a więc reprezentant cywilizacji bizantyjskiej, które zasłonęło z doktryny realpolitik koncentrującej się na interesowności kontraktów dyplomatycznych i doświadczeniach wyniesionych z przeszłych relacji. Negacja i historyzm. Niejako powiązane z poprzednim podziałem. Cywilizacja negacyjna odrzuca dorobek przeszłości, uznając go za twór kłamliwy lub obcy, co ułatwia wdrażanie nagłych, nowych zmian, jednak odbywa się to kosztem braku przewidywalności władz pod kątem prowadzonej polityki oraz brakiem wyjaśnień dotyczących przyjmowanej drogi. Cywilizacja kierująca się historyzmem wyciąga nauki z przeszłości i tworzy politykę, kulturę oraz społeczeństwo, które ma unikać przeszłych pomyłek, jednak ogranicza także swoją elastyczność w sytuacjach nagłych lub kryzysowych. Taką cywilizacją będzie na przykład cywilizacja łacińska, w której zdaniem badacza rzadko dochodzi do przewrotów, podczas gdy turańską rządzi pewien oportunizm i zdolność do adaptowania się do zastanej sytuacji. Jednostajność i jedność w rozmaitości. To oś podziału wskazująca na to, jak kształtujemy społeczeństwo. Jednostajne cywilizacje dążą do jednomyślności państwa i obywatela, co odbywa się za pomocą silnej kontroli społecznej oraz rozbudowanej biurokracji. Przykładem takich nacji mogą być kraje przynależące do cywilizacji bizantyjskiej, która silnie stawiała na formalizm i rozbudowywanie prawa. Z kolei kraje zjednoczone w rozmaitości cechuje rozróżnienie na moralność państwa i obywatela, co umożliwia m.in. prowadzenie efektywnej polityki międzynarodowej, jednak kosztem silniejszych podziałów wewnętrznych, zupełnie jak we współczesnych krajach demokratycznych przynależących do kręgu cywilizacji łacińskiej, gdzie wciąż dochodzi do wewnętrznych konfliktów na tle polityczno-społecznym. Mechanizm i organizm to z kolei sposób patrzenia na relacje jednostki do społeczeństwa. Mechanistyczne to takie, gdzie potrzeby jednostki schodzą na drugi plan. Kluczowym jest funkcjonowanie społeczności jako całości, podczas gdy jednostka jest jedynie trybem w tej metaforycznej maszynie. Możemy to zauważyć szczególnie w społecznościach wschodu, gdzie klan lub rodzina znaczą znacznie więcej niż człowiek. Społeczeństwa organiczne stawiają zaś na dobrowolną współpracę, która wywodzi się od jednostki. Taki kontrast łatwo dostrzec między cywilizacją chińską i łacińską. W Japonii, przynależącej do cywilizacji chińskiej, znacznie łatwiej dostrzec zjawiska takie jak poświęcanie się dla władzy lub pracodawcy, nawet jeśli ma to oznaczać pogorszenie się stanu zdrowia jednostki lub w ekstremalnych przypadkach nawet jej śmierć. W Europie lub Ameryce Północnej podobna postawa spotkałaby się z niezrozumieniem lub nawet potępieniem. Monizm i dualizm to ostatnia oś podziału odnosząca się do sfery prawnej cywilizacji. Oznacza występowanie odmiennych praw, zwyczajów i rytuałów w organizacjach i relacjach międzyludzkich. Podczas gdy cywilizacje monistyczne uwspólniają sfery prawa publicznego i prywatnego, aby obywatel był jak najsilniej przywiązany do decyzji władz, cywilizacje dualistyczne stawiają na rozgraniczenie tych dwóch sfer, dzięki czemu zyskują silniejszą spójność wynikającą z naturalnego kształtowania się zwyczajów i tradycji społecznych. Łatwo dostrzec to osobom z Europy, które odwiedziły Chiny, gdzie państwo narzuca swoim obywatelom określony model myślenia o świecie, nawet jeśli będzie on się różnił od ich osobistych spostrzeżeń i przemyśleń. Do tego podziału Konieczny stworzył także 5 prawidłowości, tzw. praw cywilizacyjnych, które mają pomóc lepiej zrozumieć to, jak szybko rozwija się dana cywilizacja oraz jak efektywnie konkuruje ona z innymi. Po pierwsze, mieszanki cywilizacyjne giną, bo brak im spójności. Konieczny nie wierzył w to, że różne cywilizacje mogą z siebie nawzajem czerpać. Po drugie, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, co wynika ze sprzeczności idei, jakie stoją u fundamentów różnych cywilizacji. Po trzecie, cywilizacje na styku muszą się zwalczać, gdyż dążą do dominacji. Po czwarte, przy równouprawnieniu i braku walki zwycięża niższa cywilizacja, gdyż zdaniem Koniecznego wyższa cywilizacja dobrowolnie poświęca część swoich idei rozwojowych. I po piąte, każda cywilizacja dąży do ucywilizowania sąsiadów na własną modłę, gdyż polepsza to komfort życia członków naszej cywilizacji oraz ułatwia codzienne funkcjonowanie na danym terenie. Jak widać, sam Konieczny to zwolennik teorii, jakoby cywilizacje żyły w stałym, niemożliwym do pogodzenia konflikcie, który ostatecznie musi prowadzić do dominacji jednej z nich w określonym regionie. Właśnie przez to, zdaniem badacza, czasami dochodzi do zmiany układu sił i zasięgu różnych cywilizacji na świecie. Za przykład można tu podać Włochy, które jeszcze do 1918 roku były krajem wyraźnie łacińskim, jednak straty poniesione podczas I wojny światowej oraz brak wyraźnych zdobyczy terytorialnych doprowadziły do narastania tam nastrojów faszystowskich, które umożliwiły dojście do władzy Mussoliniemu.
Jego dewiza „wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu”, zdaniem Konecznego, była wyraźnym przykładem zdominowania przez to Włoch przez cywilizację bizantyjską, której cechą charakterystyczną była silna dominacja władzy państwowej oraz biurokratyzacja życia społecznego, jaka wówczas we Włoszech nastąpiła. Cała ta bogata teoria patrzenia na świat przyciąga także oczywiście głosy krytyczne. Jednym z podstawowych problemów koncepcji Konecznego jest fakt, że poza nim samym praktycznie nikt nie podjął się próby rozwinięcia lub skonkretyzowania tej idei. Oczywiście była ona inspiracją dla niektórych twórców, jak na przykład Józefa Koseckiego, który zasłynął ze swoich prac niejako konkretyzujących teorię Konecznego, jednak przez wzgląd na komunistyczną cenzurę teoria ta została nieco zapomniana i dopiero dziś powoli wraca na uczelnie, gdzie może pojawić się na jej temat dyskusja. Często można też natknąć się na opinię, jakoby teoria Konecznego była odbiciem jego własnych uprzedzeń. Na przykład jedną z cywilizacji, której autor poświęcił w swoich pracach najwięcej miejsca, była cywilizacja żydowska, którą Koneczny uznawał za słabą i chylącą się ku upadkowi, mimo tego, że wpisała się na karty historii. Wynikało to jego zdaniem z niemożności utworzenia przez Żydów bytu państwowego, gdyż w jego oczach byli to ludzie niepatriotyczni, oportunistyczni, niewydolni ekonomicznie oraz niechętni tworzeniu sformalizowanych sił wojskowych. Przez takie obserwacje Konieczny do dziś jest uważany w niektórych kręgach za antysemitę, co podważa obiektywizm tego aspektu jego teorii. Ponadto sam autor mógł nie przewidywać rozwoju współczesnej techniki inwigilacyjnej oraz instytucji ponadnarodowych. To właśnie te dwa elementy mogą dziś dawać wiarę w to, że jedno z podstawowych praw koncepcji Konecznego, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, może być nietrafione. Współczesny świat to przestrzeń, w której cywilizacje zbliżyły się do siebie w sposób dotąd niewyobrażalny i mimo, że proces ten nie zachodzi płynnie lub bez komplikacji, może on dawać przekonanie na to, że cywilizacje zamiast się ścierać, zaczną koegzystować lub wchodzić w syntezę, tworząc zupełnie nowe cywilizacje. Inną kwestią jest to, czy taki nowy rodzaj cywilizacji będzie trwały lub przez nas pożądany. Tak czy inaczej, przedstawiona koncepcja jest niezwykle cennym dorobkiem polskiej nauki dla świata. Systematyzuje ona myślenie na temat najbardziej złożonych form organizacji życia zbiorowego oraz pozwala nam wyciągnąć interesujące koncepcje dla dziedzin takich jak geopolityka, kulturoznawstwo, ekonomia, prawo czy nawet badania nad językiem i komunikacją międzyludzką. Nie jest może ona bezbłędnym wyznacznikiem w tych kwestiach, jednak wręcza nam dodatkową perspektywę, która może rzucić więcej światła na problemy, z którymi mierzymy się dziś, takie jak przenikanie się kultur, tarcia pomiędzy potęgami światowymi lub kształtowanie się biznesu o charakterze międzynarodowym. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.